Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. No, trochę się w Beauclair pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi jom, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora, hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No, ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tusą walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej.